Witam serdecznie, dzisiaj zapraszam na przepyszny dżem bez zagęstników. Zagęstnikiem będzie tutaj czerwona porzeczka, znakomita do przetworów, zwłaszcza takich dżemów wieloowocowych. Wybierajmy owoce miękkie, dojrzałe. Jeśli nie lubicie tych kawałków w dżemie, wtedy już na samym początku możecie to po prostu zblendować na gładko i dalej mieszać, gotować delikatnie na niewielkim ogniu, odparowywać po prostu większość wody. Doprowadzam do wrzenia wymieszane wiśnie z brzoskwiniami, u mnie też trochę moreli, porzeczką czerwoną. Potem zmniejszam grzanie, gotuję delikatnie około godziny, co jakiś czas mieszając, żeby nam nie przywarło nic tam do spodu. Wyłączam, zostawiam na kilka godzin do wystudzenia, potem powtarzam ten cykl. Też mi to zajmuje około godziny czasu. Na tą porcję dodaję około 40 deko cukru, czyli gdzieś około 2 szklanki, takie 250 ml. Staram się często mieszać, dzięki temu woda szybciej odparuje. W trakcie na talerzyk odkładam porcję takiej miazgi. Kiedy wystygnie, włożę ją do lodówki, by przekonać się, czy odpowiednio jest już zagęszczona. Jeśli tak, przygotowuję słoiki. Wlewam do gorących słoików gorącą masę dżemową. Zakręcam dokładnie, wstawiam do piekarnika na około 20 minut w temperaturze 130 stopni. Po tym czasie wyłączam piekarnik, otwieram go i zostawiam tak do wystudzenia. A tutaj widzicie tą próbkę z tego talerzyka, naprawdę świetny dżem, polecam. Nie wiem, czy wiecie, ale z takiej czerwonej porzeczki możecie robić także galaretki, takie zdrowe, do deserów. Ona ma tak dużo pektyny i bardzo dużo witamin. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.